Panie ministrze, konserwatywna część Platformy Obywatelskiej chce przygotować poprawkę do rządowego projektu ustawy o in vitro, która ta, ta metoda miała być między innymi dostępna tylko dla, dla małżeństw. Mówił o tym poseł Raś. Pan poparłby, jako też autor projektu ustawy o in vitro, tą bardziej konserwatywną, ten bardziej konserwatywny projekt przygotowany przez, przez posłów PO? Dzisiaj trudno mi składać takie deklaracje, bo nie wiem, na czym będzie ten projekt, jeżeli koledzy z Platformy szukają projektu, który z jednej strony dopuszcza do sztucznego zapłodnienia, a z drugiej strony eliminuje te wszystkie moralne zagrożenia związane z tą procedurą, to ten projekt jest pod ręką. To jest mój projekt, ja go nie złożyłem. Po namyśle uznałem, że nie będę go składał podczas ubiegłotygodniowej debaty, natomiast zgłoszę ten projekt na posiedzeniu komisji i wtedy posłowie Platformy będą mogli zdecydować, czy Chcą podnieść rękę za projektem rządowym, który dopuszcza do tworzenia tak zwanych zarodków nadliczbowych, który dopuszcza niszczenie zarodków, który dopuszcza eugenikę, taką selekcję między zarodkami, że się wybiera te, które się wydają zdrowsze, a inne się zamraża lub wręcz niszczy, bo podkreślam raz jeszcze, projekt rządowy dopuszcza niszczenie zarodków wbrew deklaracjom pani premier. Więc posłowie Platformy będą mieli wybór poprzeć projekt rządowy, czy jednak poprzeć umiarkowany, kompromisowy projekt, który ja przygotowałem. W tym, w tym rządowym projekcie nie, nie ma mowy. Znaczy, mowa jest o tym, że niszczenie byłoby karalne. Jest mowa o tym, że, że karalne byłoby niszczenie zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju. A co to znaczy prawidłowy rozwój? To już będzie rozstrzygał za każdym razem lekarz i w wielu krajach na przykład za niezdolność do prawidłowego rozwoju uznaje się łuszczycę, czyli dziecko z łuszczycą nie ma już prawa do narodzin. Muszę powiedzieć, że nieprzypadkowo Niemcy. Po doświadczeniach nazistowskich i powołując się wprost na doświadczenia nazistowskie, zakazali w prawie niemieckim, na którym zresztą oparty jest mój projekt, selekcji zarodków. Tym bardziej z tym większą goryczą przyjmuje fakt, że taka. Eugeniczna, no, należałoby powiedzieć nazistowska praktyka miałaby być dopuszczana przez polskie no prawo. Duże słowa, panie ministrze. Duże minister. słowa, ale duże słowa, dlatego że tutaj chodzi o um, dużą rzecz. Tutaj chodzi o um, życie i godność um, istot ludzkich, zarodek na mocy um, polskiej konstytucji. Tyle, że może się się tak, też zdrowego rozsądku. Że, że będzie to jest wybór między, między pana projektem, a, a tym bardziej konserwatywnym y, y, projektem Platformy, o ile rzeczywiście te poprawki Trzymam zostałyby by, by za przyjęte. kolegów y, z Platformy, z tego tak y, zwanego, y, Konserwatywnego skrzydła, chociaż no, wygląda na to, sądząc po głosowaniach, że to są już pojedyncze osoby. Ale ja naprawdę z dużym szacunkiem przyjmę każdą próbę poprawy projektu rządowego, aczkolwiek wydaje mi się po naprawdę dogłębnej analizie tego projektu, że jego w sposób znaczący poprawić się nie. Da.